Pierwsze skojarzenie w przypadku gier planszowych z figurkami to jest: o, żołnierzyki, fajnie. Nic bardziej mylnego. To skomplikowane fabuły fantasy lub science fiction i precyzyjnie wykonane figurki. Nic więc dziwnego, że te gry podbijają świat. Jest uliczka w Tokio, gdzie między innymi są nasze gry. A to, że tak powiem, w jedną stronę, a w drugą, najdalej, to chyba też w San Francisco mamy klientów. No i też na całym świecie, gdyż sprzedajemy gry, raz, że sprzedajemy do sklepów, a dwa, że sprzedajemy je na platformie Kickstarter, czyli wchodzi w grę crowdfunding i tam już są ludzie z tak dziwnych miejsc, że naprawdę trzeba kilka razy paczkę wysłać, żeby ona tam dotarła. Bo na całym świecie są miłośnicy takich gier. Planszówki od 6 lat przeżywają swój renesans. Dobry trening mięśniowy, mózgowego. A przy tym mają coś, czego nie mają gry komputerowe. Pozwalają na bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Prawdopodobnie jest to związane z tym, że ludzie odchodzą już od gier komputerowych i próbują wrócić coraz bardziej do socjalu, czyli do interakcji z drugim człowiekiem, siedzieć przy jednym stole, dla dorosłych pić piwo i grać sobie. No tego typu interakcje wracają z powrotem do naszych domów. Od takich spotkań zaczęła się pasja Pilan, która zaowocowała powstaniem firmy. Firmy znaczącej na światowym rynku gier planszowych. Sami żeśmy stworzyli własną technologię produkcji modeli do gier planszowych. Technologia się nazywa Unicast. No, jest to nasza głęboka tajemnica, która chciała być wykradziona przez różne inne konkurencyjne firmy. Nawet Chińczycy byli zainteresowani współpracą z Pilanami, ale ci powiedzieli nie. Chronią tajemnicy nawet składu materiału, z jakiego powstaje taka precyzyjna, maleńka rzeźba. Model, który dostaję z rzeźbiarza, niestety nie mogę go od razu rzucić na drukarkę 3D. On musi być odpowiednio przygotowany, przerobiony, tak aby przetrwał cały proces, najpierw proces druku, a później proces odlewu, ponieważ rzeźbiarz ma pojęcie o tym, jak stworzyć coś, co jest ładne, ale niekoniecznie coś, co da się później wyprodukować. I tak od pomysłu na grę, projekty figurek i plansz, aż po wykonanie i wysłanie do klienta, wszystko to odbywa się pod tym dachem. Pracuje tu ponad 30 osób, ale zajęcie z powodzeniem znaleźliby artyści graficy czy rzeźbiarze. Testerzy już są. Grupa Pilan pierwsza dostaje prototyp nowej gry do sprawdzenia. Tworzymy koncept, idziemy, sprawdzamy, poprawiamy, sprawdzamy, poprawiamy i na końcu wydajemy produkt, który już jest w 99% dobry. A na pewno sprawia wiele radości graczom.